Cześć, witajcie. Przed chwilką kręciłem o szczypcach Cobra XS, szczypca do rur, najmniejsza na świecie w ogóle. I postanowiłem rozwinąć troszeczkę temat, więcej opowiedzieć o szczypcach Cobra, które posiadam, jeszcze dwa rozmiary, w innym filmie. Szczypce Cobra 300 mm i szczypce Knipex Cobra 150 mm. Takie narzędzia występują ogólnie w rozmiarówce od 100 do 560 mm i pracują sobie analogicznie na coraz szerszych elementach aż do 120 mm. No, czyli już zakres bardzo sensowny, nie? 120 mm. Ten typ Cobry występuje jeszcze w rozmiarze 125 i potem większe, nie? Występują też inne rodzaje tej części roboczej. Jeżeli coś się u mnie pojawi, będę Wam to pokazywał na pewno i będziemy rozmawiać o tym. Występują też inne rodzaje rękojeści. XS-ka ma na przykład stalową rękojeść. Te Cobry mają z tworzywa takiego, no, takie zamoczone, powiedzmy, zanurzone w jakimś tworzywie. Występują też wielokomponentowe rękojeści czerwono-niebieskie. Występują też rękojeści izolowane, atestowane do 1000 V. I są też wersje narzędzia, które można zaczepić, zabezpieczyć sobie systemem zabezpieczenia Knipex TT. Zabezpieczenia narzędzi przed upadkiem. My mówimy o takiej tradycyjnej formie Cobry i na przykładzie może tych większych łatwiej będzie tutaj pokazać. Opowiem o głowicy, o tej części roboczej. To jest oczywiście część hartowana, wiadomo, że stalowa. Na końcu mamy zęby, które są drobne. Tutaj precyzja tego narzędzia nie jest największa na świecie, ale to są szczypce do rur, to jest zupełnie inna funkcjonalność niż takie tradycyjne, zwykłe szczypce do prac drobniejszych, bardziej precyzyjnych. Są do tego specjalne narzędzie, to jest genialne pod pewnymi względami, zaraz o tym opowiem, dojdziemy do tego. Więc mamy te zęby, które, dzięki którym złapiemy coś drobnego, coś małego, wyszarpiemy, wyrwiemy coś, odkręcimy jakąś mniejszą część. Mamy na środku zęby, które się wcinają w materiał i to za chwilę zobaczycie, co tu się będzie odbywało. Zresztą widać, że ta rurka już jest tak umordowana, tutaj już któryś raz sobie to kręcę dzisiaj wszystko. Na końcu, najbliżej zawiasu, mamy zęby, które są również drobne i tutaj jest największa siła. Tu już jest ogromna siła. Jeżeli nie chcecie, żeby się wcinały zęby, pewnie zostanie ślad, no bo przy takiej sile no szans nie ma, żeby coś nie pozostało. Bardzo duża siła trzymania najbliżej zawiasu. Ale jeżeli mówimy o sile i o trzymaniu, to muszę Wam powiedzieć, że szczypce Cobra mają jedną, no może kilka takich właściwości związanych właśnie z pracą tym narzędziem, dla mnie rewelacyjnych. W momencie, kiedy te szczypce sobie kupiłem, przyjechałem na robotę, to rzecz, którą potrzebowałem odkręcić, a nie mogłem tego zrobić innymi narzędziami, odkręciłem tak. Pstryk, gotowe. Po temacie, nie? No a wcześniej tam jakiś wstyd był, no bo goś, kurde, rzucał szczypcami, bo się nie dało odkręcić, nie? Rękę sobie jeszcze obdarłem i tak dalej. Dobra. Więc mamy zęby, które się wcinają w materiał i szczęka, która się zaciska na tym materiale, na którym będziecie pracować. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy zaciśniemy już sobie tutaj te szczypce, nie trzeba tego trzymać. To się już trzyma samo. Oczywiście będziecie trzymać to narzędzie całe, żeby poprawić stabilność i pewność mieć taką, że tutaj się nic nie stanie. Ale nie trzeba siły, która będzie ściskała narzędzie. Tylko sobie trzymacie i odkręcamy w odpowiedni sposób już tam, no nie? Trzyma nam to bardzo mocno. Nie ma szans, to narzędzie pozostawi ślad na materiale, na którym pracujecie. No nie ma szans. Jeszcze mi się nie zdarzyło odkręcić Cobrą coś, żeby nie było widać, że to było dziabane Cobrą, nie? No nie ma szans. Zawsze zęby są odgniecione na tym materiale. No nie ma opcji. Mniejsza Cobra, słuchajcie, również pełna funkcjonalność, macie tylko i wyłącznie mniejszy zakres i mniejsze narzędzie, lżejsze i tańsze tym samym. Więc można sobie dobrać, no nie, akurat kupiłem wtedy 300, bo wiedziałem, że chcę mieć duże, tam był zgrzyt w ten dzień, więc powiedziałem, że albo odkręcę, albo rezygnuję z tego.
No i przyszedłem i pyk, odkręciłem, nie? Odpowiednie narzędzie to odpowiedni zadań, w odpowiednim rozmiarze musi pójść, nie ma szans. Mała kobra, 150, znowu, złapała i tylko i wyłącznie nacisk, nie? Bardzo duża, ogromna siła trzymania tutaj, ta szczęka się sama zaciska na elemencie, na którym pracujemy. Jeszcze na temat budowy tego mechanizmu tutaj z regulacji, na przykładzie może tego mniejszego, słuchajcie, jest przycisk, który się przesuwa, ząbki tam wychodzą z tych zębów, które są w jednej części narzędzia, możemy regulować. Ustawiam w odpowiednim miejscu, to się blokuje na sprężynie i pracuje. Bardzo ciekawa regulacja. W innych szczypcach może się zdarzyć, że będziecie mieć poprzez otwarcie albo szczypce samoregulacyjne, albo jeszcze jakieś inne wersje. W Knipexach, w Kobrze jest to rozwiązane w ten sposób i uważam, że jest to no, bardzo dobre rozwiązanie. Sprawdza się po prostu doskonale. Takie szczypce mogę Wam z czystym sumieniem polecić. W tej formie, które chcecie, w którym chcecie rozmiarze, będziecie zadowoleni na 100%. W tym filmie to wszystko. Jeżeli macie szczypce Kobra, Knipex Kobra, dajcie znać pod filmem, jakie tam macie rozmiary, z czym pracujecie, czy Was zawiodły, czy Was nie zawiodły te szczypce, jaka historia jest tam związana być może z zakupem takich szczypiec albo pracą i tak dalej. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!